Cześć, ja nazywam się Bartek Huzarski i tak szybko licząc, to już będzie z 10 lat, jak jeżdżę w kaskach firmy Abus. A dzisiaj opowiem Wam o flagowym modelu, czyli Airbreaker. Dlaczego ten kask tak lubię i dlaczego moim zdaniem jest to jeden z lepszych kasków na rynku. Przede wszystkim dlatego, że jest świetnie wentylowany. Bardzo dużo otworów wentylacyjnych sprawia, że nawet w gorący dzień czuję się w tym kasku komfortowo. System regulacji zapięcia w trzech płaszczyznach, czyli góra-dół. Tutaj mamy taki specjalny mechanizm, który pozwala nam dopasować idealnie kask do głowy, tak żeby ta część weszła nam tutaj z tyłu aż za potylicę. Kolejna regulacja obwodu głowy i tutaj mamy jeszcze takie specjalne trzy stacje dokujące, takie nazwijmy, gdzie można przesunąć sobie paski przód-tył. Wszystko to po to, żeby kask leżał na głowie idealnie. Następna rzecz, paski, które są zszyte, więc wymuszają na nas odpowiednie założenie kasku. Bardzo często widzimy turystów jeżdżących tak, to nie jest dobra pozycja, kask powinien się zaczynać mniej więcej tutaj. Paski, które mamy w tym kasku, wymuszają na nas odpowiednie jego założenie. Dziewczyny na pewno docenią to miejsce tutaj na kitkę. My nie musimy jako faceci się tym przejmować, ale dziewczyny na pewno to docenią. Dodatkowo kask w środku ma wbudowany taki specjalny moduł, który sprawia, że jest on dużo bardziej bezpieczny. Zobaczcie sobie, jak to wygląda po przecięciu kasku. Także polecam bardzo serdecznie, naprawdę świetny kask. I to, co najważniejsze moim zdaniem, po założeniu tego kasku, bez pasków, bez zapięcia pasków, on się świetnie trzyma na głowie. Praktycznie nie można go z głowy zrzucić, więc paski też nie muszą być zapięte bardzo, bardzo ciasno, bo wiem, że wiele osób drażni to, jak mają paski zapięte ciasno tutaj, że nie można oddychać. Więc można sobie zrobić tutaj troszkę luzu i ten kask nawet przy uderzeniu trzyma się na głowie i nie spadnie. Polecam, wiem co mówię, 10 lat jeżdżę już w tych kaskach, w różnych modelach, ale ten jest mój ulubiony.